Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. W tym odcinku udałem się na ziemię chełmińską, aby odnaleźć grób wielkiego mistrza krzyżackiego, zdobyć zamki krzyżackie, a raczej to, co z nich zostało po wielu wiekach. Po drodze wpadłem znów nad jeziorak, a na koniec odwiedziłem ruiny pałacu, z którego połową Europy władał Napoleon Bonaparte. Zapraszam Was do obejrzenia relacji ze szlaku wakacyjnej przygody. Kociewie opuszczam najpierw drogą krajową numer 1. Za Nowym skręcam jednak na boczne drogi wijące się wzdłuż lewego brzegu Wisły, którą przekraczam następnie w Grudziądzu. Tu wskakuję na drogę numer 55, którą w Stolnie dojeżdżam ponownie do krajowej jedynki. Chełmża to niewielkie, blisko 14-tysięczne miasto, położone w powiecie toruńskim na zachodnim brzegu jeziora Chełmżyńskiego. To tu, wzniesiona na skarpie, góruje bazylika kontrkatedralna Świętej Trójcy. Przez blisko 6 wieków, w latach od 1251 do 1824 roku, była ona główną katedrą diecezji chełmińskiej, chociaż sami biskupi rezydowali na zamku, w oddalonej o 100 km Lubawie. Mnie do tego miejsca sprowadziła osoba Siegfrieda von Feuchtwangena, wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. To tu, wedle przekazu, znajduje się jego grób. Siegfried von Feuchtwangen w latach 1303-1311 był wielkim mistrzem zakonu szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, znanym jako zakon krzyżacki. Urząd ten pełnił w czasach, gdy przez Europę przetaczała się niechęć do zakonów rycerskich. Warto tu przede wszystkim wspomnieć o największym z nich, zakonie templariuszy. 13 października 1307 roku na rozkaz króla Francji, Filipa IV Pięknego, aresztowano ostatniego wielkiego mistrza zakonu templariuszy, Jakuba de Molay. Siegfried von Feuchtwangen, w obawie przed podzieleniem tego samego losu, w 1309 roku przeniósł centralę zakonu z Wenecji do Malborka. Postać Siegfrieda von Feuchtwangena jest owiana pewną legendą, którą w swojej książce Pan Samochodziki Templariusze poruszył także Zbigniew Nienacki. Legenda ta głosi, że Jakub de Molay, spodziewając się najgorszego ze strony króla Francji, powierzył krzyżakom wszelkie dobra zakonu, znane dziś jako skarb templariuszy. Jak wiemy, skarbu do dziś nie odnaleziono, więc teorii o miejscu, w którym go ukryto, jest mnóstwo. Kto wie? Może skarb znajduje się właśnie w Chełmży, a droga, która do niego prowadzi, zaczyna się przy płycie nagrobnej Siegfrieda von Feuchtwangena. Do Chełmży przyjechałem późnym wieczorem i trafiłem na mszę wieczorną, dlatego poszukiwania grobu wielkiego mistrza krzyżackiego mogłem rozpocząć dopiero po jej zakończeniu. Niestety, samemu nie udało mi się go znaleźć. Szczęśliwie pomógł mi pan kościelny, który zamykał już bazylikę na noc. Zaprowadził mnie on do kaplicy świętej Juty, znajdującej się w nawie południowej. U jej progu, na schodzie, znajduje się wytarty już mocno napis informujący o pochowanym w tym miejscu Siegfriedzie von Feuchtwangenie. Może tam z drugiej strony? Nie. Nie. Ale pozwólcie, jak to nie chcę wymówić. Kaplica z murowanym ołtarzem na część świętej Juty została wybudowana ponad 400 lat po śmierci von Feuchtwangena w pierwszej połowie XVIII wieku. Wnioskuję, że została ona wzniesiona bezpośrednio na jego płycie nagrobnej, ale pozostawiam to do sprawdzenia.
Na nocleg udałem się w jedyne w okolicy pole namiotowe, które udało mi się znaleźć. Nad jeziorem Starogrodzkim pod Chełmem. Na polu było pusto. Rozbiłem szybko namiot i zrobiłem sobie kolację. Wieczór zaś spędziłem przy złocistym trunku, zagłębiony w ostatnie rozdziały Pana Samochodzika i Templariuszy. Drugi dzień mojego wyjazdu zacząłem od Popowa Biskupiego, wsi znajdującej się w samym centrum ziemi chełmińskiej. Znajdują się tu ruiny Zamku Krzyżackiego, zniesionego pod koniec XIII wieku. Nietypowym dla tego zamku było to, że został on wzniesiony z polnych kamieni, a nie z cegły. Jak informuje znajdująca się przy zamku tablica, kamienie te odpadają i stanowią obecnie zagrożenie dla zwiedzających. Także z eksploracji w środku musiałem niestety zrezygnować. Popowa Biskupiego wyruszam w stronę Radzynia Chełmińskiego, głównego punktu mojego wyjazdu. Nad Radzyniem Chełmińskim górują dość dobrze zachowane ruiny Zamku Krzyżackiego, również z końca XIII wieku, tak jak w Papowie Biskupim. Zamek ten został uwieczniony w serialu Pan Samochodzik i Templariusze z 1971 roku. Oczywiście, w skarbcu. Zwiedzanie zamku rozpocząłem od dawnej kaplicy, która swoim rozmiarem i surowością od razu przywołuje historię sprzed wieków. Z kaplicy wyszedłem na dziedziniec, skąd mogłem ocenić stan zamku i to, co się z niego zachowało. Obecnie na dziedzińcu znajduje się wiele sprzętu i gier rycerskich, prawdopodobnie należących do tutejszego bractwa rycerskiego.
Z dziedzińca udałem się do podziemi, gdzie znajdowały się piwnice oraz refektarz, czyli współczesna jadalnia. Kolejne dwa pomieszczenia przeznaczone zostały na wystawę. Dość zwięźle i w mojej ocenie wystarczająco przedstawiające życie zakonu rycerskiego, bronie oraz historię zamku. Jest tu także bogata galeria zdjęć przedstawiająca współczesne wydarzenia organizowane na i pod zamkiem, jak chociażby zlot templariuszowy w duchu literatury Zbigniewa Nienackiego. Ostatnie pomieszczenie, do którego ledwo co wkradają się promienie słońca, to sala tortur. Można tu trafić na szkielety nieszczęśników, których los nie oszczędził. Znajdziemy tu dyby, topór do dekapitacji, madejowe łoże oraz krzesło inkwizytorskie. W takie miejsca zdecydowanie lepiej trafiać jako turysta niż jako osoba przesłuchiwana. Po wyjściu z podziemi przechodzę do dorminium, czyli do wspólnej sypialni rycerzy. Gdy wszystkie przyziemne pomieszczenia już obejrzałem, czas się wspiąć na dwie wieże udostępnione zwiedzającym. Z ich szczytów rozpościera się piękny widok na miasto oraz okolicę. Aby jednak tego doświadczyć, trzeba się przecisnąć na czworaka przez niewielki otwór, za którym także nie ma wiele miejsca. A przy wzroście powyżej 1,80 m nie jest to takie łatwe. Zamek w Radzeniu Chełmińskim zrobił na mnie duże wrażenie. Polecam jego zwiedzenie każdemu. Naprawdę warto. Zbliżało się południe i żar zaczął lać się z nieba. Trzeba było ruszać dalej. W drodze do kolejnego miejsca, które chciałem odwiedzić, postanowiłem wrócić nad jeziorak. Na wylocie z Iławy w stronę Susza znajduje się duży parking z wiatą, tuż przy samym jeziorze. Niestety, drzewa i krzaki zasłaniały widok. Może byłoby warto, aby je trochę przesiedzieć w tym miejscu? Osoby zatrzymujące się tu miałyby wówczas przed oczami piękną panoramę miasta i południowych brzegów jezioraka. Niemniej udało mi się dostrzec ruch jachtów i żaglówek. Szybki posiłek w cieniu pozwolił nabrać sił na dalszą drogę. Kilkanaście kilometrów na północ od Susza znajduje się wieś Kamieniec, gdzie znajdują się ruiny pałacu w stylu francuskim. Niestety zwiedzanie pałacu jest możliwe po uprzednim dodzwonieniu się pod wskazany numer. Nie chciałem już nikogo angażować w organizację zwiedzania wyłącznie dla mnie jednego. Dlatego pałac obejrzałem przez ogrodzenie, na którym znajdowała się tablica pamiątkowa.
informowała ona, że od 1 kwietnia do 6 czerwca 1807 roku rezydował tu cesarz Napoleon Bonaparte. Budowę pałacu zakończono w 1720 roku. Duże wrażenie robił mansardowy dach, pokryty zieloną dachówką z 12 kominami w kolorze lśniącego granatu. Za pałacem od strony wschodniej znajdował się piękny ogród w stylu francuskim. Znajdowało się tam też miejsce zwane Belwederem, z którego rozpościerał się widok na wody jeziora Gaudy. Niestety okazały pałac został zniszczony w 1945 roku. Mój wyjazd na historyczną ziemię chełmińską dobiegł końca. Udało mi się odnaleźć miejsce pochówku Siegfrieda von Feuchtwangena, wielkiego mistrza krzyżackiego, który przeniósł stolicę zakonu do Malborka. Odwiedziłem także zamek w Radzeniu Chełmińskim, co dla kogoś, kto w dzieciństwie żył przygodami pana samochodzika, jest wielkim wydarzeniem. Tylko skarbu templariuszy nie udało mi się odnaleźć, ale warto wierzyć, że znajduje się on w Polsce. Jest on być może ukryty w podziemiach któregoś z krzyżackich zamków. Albo na Pojezierzu Myśliborskim, gdzie znajdują się kaplice zakonu templariuszy. Muszę i tam się wybrać. Jeżeli spodobał Wam się ten film, dajcie proszę łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I own